Cześć. Jak tam zdroweczko? Wszystko dobrze? Żyję. Cieszę się bardzo. To już jest dużo. Nie, Robkowi to ja dam, później ja dam Robkowi. Dobra. Pan mi upomniał. Takie ołtarze, wino, świeczki, rozumiesz? No to trzeba by gdzieś to fajnie powiedzieć. No to Artur powiedział, Ojciec dyrektor. Mi się bardzo podobał sinfonia na Są sobie więcej takie różne takie. Nasze spotkanie. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na wernisażu wystawy plastycznej poplenerowej Wirna 2017. Witam również w imieniu burmistrza naszego miasta, pana Marcina Piszka, który miał być i również tutaj z nami uczestniczyć, ale niestety przyczyny go po prostu zatrzymały do innych. Witam obecnego również wicestarostę pana Janusza Grabka. Bardzo serdecznie witam. I równocześnie myślę, że brawa się należą zarówno dla pana wicestarosty, jak i dla naszego burmistrza, bo to są współorganizatorzy i również sponsorzy spotkania, czyli ci, którzy finansują tak szlachetną akcję. W jakiejś małej części. No, ale mimo wszystko mam nadzieję, że akcja będzie rozwojowa. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na dzisiejszej wystawie oglądamy obrazy poplenerowe, czyli owoc tych spotkań plenerowych. W sumie wzięło udział 11 artystów plastyków.
związanych z Centrum Kultury, ale bardziej również związanych, no myślę, że nie tylko miejscem zamieszkania, ale emocjonalnie i sercem, duchowo z ziemią jędrzejowską. Prace, które tam powstały, możemy tutaj właśnie podziwiać. No jak Państwo widzą, i są i plenerowe, i również jest architektura. No i jest jeden artysta, który stara się przemycić swoją wizję plenerów. No ale to też jest może przyszłość akurat takich spotkań. W każdym razie bardzo serdecznie pragnę wszystkim uczestnikom pleneru podziękować za udział, za zaangażowanie i jak tutaj widać malowanie no właśnie sercem, z wrażliwością, z duszą, bo sądzę, że wszystkie prezentowane prace zasługują na to, żeby się tutaj znaleźć, no i podziwiać i na pewno swoją i kolorystyką, barwą, jak i widzeniem właśnie plenerów. To są w pewnym stopniu urzekające i myślę, że dobrze będą po prostu no, prezentować naszą ziemię jędrzejowską. Dziękuję. Uważam, że mamy jeszcze, jak Państwo widzą, tutaj to jest przygotowane przez naszych tutaj kolegów stół i jeden i tam drugi. I również mamy młodych artystów, którzy też chcą wprowadzić nas w klimat świąteczny. Zapraszam. Państwa prosimy o śpiewanie razem z nami, bo to nie po to, żeby był występ, ale po to, żeby razem, żebyśmy śpiewali. Bardzo proszę. Do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciom też ku nalisze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a Bóg mój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a Bóg najserdeczniejsze życzenia na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, co by wam się darzyło, mnożyło cały Boży rok. Raz, dwa, trzy! Nas
teraz tak trochę wolniej. Na koniec trochę wolniej wśród zasnej ciszy. Zaśpiewaj teraz z nami razem na sam koniec. A ja już miałem wielką nadzieję, że tak się spuściłem. Wiecie, to jest kolejna nie impreza może, ale kolejne spotkanie dzisiaj, gdzie mam tą oczywiście wielką przyjemność składać życzenia, ale już tu naprawdę miałem nadzieję, że posłucham tych życzeń dyrektorze. Ale tak, rozumiem, że już nie muszę otwierać przynajmniej. Czego życzyć? No powiem, no, artystom naszym jędrzejowskim to chyba jak najwięcej tych, którzy będą dla was taką wdzięczną publicznością, bo no, patrząc na obrazy czy na wasze występy, ja zawsze mistrzu Ireneuszu, panie reżyserze, proszę tutaj wyjść do nas. Jestem. Ja zawsze pod wielkim wrażeniem jestem i powiem tak, nie wiem co dzisiaj bardziej... Ja też jestem, żeby pana. Nie wiem, coś tutaj ironią mi trąciło, ale nie. Czy bardziej obrazami się zachwycać, czy tym, co wy zawsze robicie no, pod kątem teatralnym. Więc no, to wielka przyjemność zawsze tutaj gościć. Z najlepszymi życzeniami oczywiście świątecznymi dla was wszystkich, dla waszych rodzin zdrowych, spokojnych, rodzinnych. Świąt Bożego Narodzenia z błogosławieństwem Bożej Dzieciny, bez trosk, bez problemów i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. No cóż, moi drodzy, no to teraz tylko zachęcam do oglądania obrazów, spotkania, dyskusji, rozmów, no skorzystania po lampce wina, są napoje, są słodycze. Panie dyrektorze, szanowni państwo, panie burmistrzu, z tym, że ja może nie z życzeniami, bo pan burmistrz tak pięknie powiedział, także jedynie się przyłączam do życzeń. Rzeczywiście, jak patrzymy na artystów, na ich wysoki poziom artystyczny, no to tylko wam życzyć, żeby jeszcze się wzrastali bardziej w tej waszej duszy artystycznej, niech wam gra. Natomiast ja chciałem do artystów bardziej się zwrócić, malarzy. Dlatego, że mamy sobie tutaj, pani Urszula mi podpowiada, że mamy sobie wybrać 5 dzieł sztuki
na potrzeby powiatu, natomiast chciałem jeszcze o czymś innym. Podziękować Wam przede wszystkim za to, że robicie promocję i oczywiście miasta, gminy, ale i całego powiatu, bo są plenery malarskie. W całym powiecie są dzieła sztuki w różnych technikach wykonane. Dziękuję za te 5, które już przekazujecie. Natomiast chcę o czymś powiedzieć, co niełatwo im przyjdzie, bo wiem skądinąd, że artyści nie mają pieniędzy, są biedni. Może nie wszyscy, bo tu jeden artysta to zawsze mówi, że ileś tam miasta należało, to wie. No dobra, ale wiem, są artyści bogatsi też. Dziękujemy właśnie. Biedniejszy, to lepiej mamy. Dobrze, czym biedniejszy, to zresztą wszyscy artyści wiedzą, jak biedny był Van Gogh, a potem kim został. Także to trzeba czekać cierpliwie i kiedyś bogaci będziecie. Jeśli mówimy tu o panu Zbigniewie, to chcę podziękować też za to, co czasami mówi dobrego o walorach powiatu, nie tylko. Wielokrotnie brał udział w targach produktu europejskiego w Zakopanem. Oczywiście namawiam również państwa do tego, że jeśli będzie organizowany poprzez panią Urszulę, to każdy może wziąć tam udział, bo musicie swoje prace promować nie tylko w Jędrzejowie, nie tylko w naszym województwie, ale również w Zakopanem. Tam jest łatwo to zrobić, jest bardzo duża publiczność z całej Europy, także warto. I teraz przejdę do prośby, że zdając sobie sprawę z tego, że macie różne trudności i czasami byliście może nie tak dobrze traktowani, jak powinno być. Pan Zbigniew też pamięta i czasami też mówi dobrze, że się zmieniło co nieco. Chcę Was prosić, ale nie na zasadzie takiej, że zupełnie bezinteresownie, tylko może potem Was wesprzemy w jakiś sposób na nawet takie banalne sprawy jak ramy, materiał, płótna czy farby, to na pewno. Ale no wiem, ale może dla Was to drobne, w każdym razie tym, co potrafimy, bo przecież nie będziemy za Was malować, bo to nie jest takie proste. I chcę już teraz przejść do tematu. 14 stycznia jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jeśli ktoś z Państwa by sobie życzył przekazać jakieś dzieło sztuki właśnie na licytację, to bardzo proszę, przy czym już tutaj mówiliśmy z artystami, o pochwale już pana Krzysztofa Nowaka, który już u mnie w gabinecie są 3 jego prace pastele, bardzo piękne. Przekazał i od razu mówię, że licytacja nie będzie w dół, tylko w górę od pewnej wartości, czyli zaczynamy powyżej ceny detalicznej obrazu, każdy sobie ustala ile i jeśli będzie zbyt mało, to po prostu obraz nie będzie wylicytowany, czyli wraca z powrotem do właściciela. Chodzi o to, żeby Wasze prace nabierały jak największe wartości i potem w mediach się to upubliczni, że praca taka i taka otrzymała taką wartość. Myślę, że to będzie z kolei ważne dla Was artystów, że Wasze prace mają taką wartość, ile ktoś może dać. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, co już i jeśli ktoś przekaże, to również dziękuję w imieniu własnym, w imieniu starosty Edmunda Kaczmarka, zarządu powiatu, rady powiatu. No i zapraszam, jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział w tej licytacji, to również zapraszam. Wszystkiego najlepszego życząc jak najwięcej dobrych odbiorców. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Hi.
Rysiek dobrze stoi? Rysiek pięknie stoi. Rysiek stoi najlepiej.
Nie rusza się. No nie wiem. Nic się nie rusza. Tak. Idealnie. 30 lat temu. To już kartki jakieś tutaj jest. No czekaj, tego naklej roślin. Ale to tak brakuje na pewno, tam wtedy będzie. Tam ja sobie umiem podpisywać też się. Nie. Ty nie kracz. W zasadzie jesteśmy po. Tak, jesteśmy po. Już. Cześć. Może pan by mnie wiedział, czy ustawa, która już się zaczęła.